Dzień dobry kochani, jeśli wczoraj mówiłam, że ledwo chodzę, to dzisiaj prawie nie chodzę, więc to będzie ciekawa podróż do domu. No i lecą moi drodzy. Tararam, vlogowanie, uwaga, pa! Miałam takie uczucie, że muszę wejść do Lumpa i znalazłam torebkę marka Jacobsa, czarną torbę, o jakiej marzyłam. Pozdrawiam, wychodzę. To się nazywa hojna porcja sałatki ze wszystkim, co było w lodówce. I pomyśleć, że to są moje tygodnie spędzone w USA, zapakowane w te trzy torby. A to moja zdobycz z dzisiaj, czy nie jest piękna? Jestem cała czerwona, bo się zestresowałam, bo nie chcieli mi wziąć, słuchajcie, drugiej walizki nadal, tylko muszę teraz się zmienić. Czułać, ale jest lekka, więc dam radę. No, dam znać, ale chyba będę się resetowała teraz. Jeszcze zanim pojechałam do niej, to dowiedziałam się, że w ogóle to jest opóźnione o 2 godziny, więc muszę dzwonić do filmu z LA i staram się myśleć, że zdążę na lotnisko Manhattan do Warszawy, bo inaczej. Zobaczcie, co znalazłam, przekąski z Facebooka, ale zajebiście. Trzymajcie kciuki za brak sąsiada. Weź rączkę, bo chciałam pokazać kapuśniaczek, czyli mój pierwszy polski posiłek. Czyby ja nie rozwaliłam sobie na tym wyjeździe. Dzień dobry! O matko, cześć! Cześć, chodź do środka, dziczku! Cześć! O matko, jaka radość! O Jezu, nie łączy! Co to za euforia! Słuchajcie, idę na górę i mama mówiła, że u mnie w pokoju się już nic nie mieści, bo jest tyle paczek, więc chciałam wam to... Jezus! No gdzie one są? A, tutaj! No tak, to będziemy, słuchajcie, robić jakiś unboxing może. Tu jeszcze coś jest. I... O, chyba Mikołaj! Mama w sobie miała rację, że prawie cała podłoga jest w paczkach. Jutro zrobię film, w którym powiem wam chyba o fajnych pomysłach na prezenty. Także może coś wam pokażę z tego, co dostałam lub zamówiłam. Ja generalnie powinnam już iść spać, bo właśnie poleciałam na górę. Jezus Maria, słuchajcie, chyba zepsułam aparat. Normalnie jestem nieostra. Chciałam się trochę nad sobą poużalać. Kropuś, weź chodź tutaj, pokaż się państwu. Wszyscy cię lubią tutaj zawsze w tych filmach. O, moje maleństwo. No, generalnie to zrobiłam akcję wszechczasów, pojechałam samochodem odebrać paczkę, okazało się, że jej nie ma. W międzyczasie prawie zepsułam auto, ale to jest dłuższa historia i jestem już tak zakręcona, że chyba czas iść spać. Czy coś jeszcze zrobiłam bardzo mądrego? No nic, generalnie zrobiłam straszną panikę, bo nie dostałam jednej ważnej przesyłki, ale nie będę was tym zanudzać, to pokażę wam jedną bardzo ważną paczkę. Myślę, że będzie lepiej, dlatego kilku lat nie będzie na niej mojej twarzy. Słuchajcie, to jest przesyłka od Krafta. To jest nowy magazyn Kraft i nie wiem, czy ten klip jest aż tak ciekawy, kiedy mnie na nim nie ma, ale to jest kropek, więc myślę, że on tutaj nadrabia. No, więc wyszedł nowy numer Krafta i... Tadam! Patrz, mami. Ale jest piękny. I słuchajcie, w środku jest mój artykuł. Zaraz go znajdę. Ja nie wiem w ogóle, gdzie on jest. W ogóle nie wiem, czy ja go tak szybko znajdę. O! Jest! Boże, z taką piękną sesją! I on, słuchajcie, jest normalnie. Zajmuje całe 4 strony. No, więc... To jest nowy Kraft. Nie no, trochę czuję się głupio, jak się zasłoniłam stąd. Kraft, słuchajcie, to jest magazyn, o którym mówiłam przy poprzednim
numerze, wychodzi 4 razy w roku, jest to kwartalnik, jest to magazyn Rzecz o ludziach, ludzie o rzeczach, czyli magazyn o polskim rynkodziele, o sztuce, o zrównoważonym rozwoju, o zrównoważonym też tworzeniu, o naszych lokalnych, polskich, wysokiej jakości rzemieślnikach i ja mam przyjemność być jego częścią, jeżeli zaraz spadniecie, dlatego że kropuś tutaj się znowu na mnie ułożył i jest to niebezpieczny tutaj teren. Natomiast to jest odcinek, Boże, odcinek, to jest wydanie grudniowe i ja napisałam artykuł już parę miesięcy temu o tym, że ucztować powinniśmy i celebrować życie oraz jedzenie nie tylko od święta, o znaczeniu jedzenia w naszej kulturze i była taka moja refleksja na temat trendu związanego właśnie z fast foodem, z pędzeniem. W kontekście tego, że warto się czasem zatrzymać i świętować, ale właśnie nie tylko przy okazji świąt Bożego Narodzenia. Tak trochę powiedzmy w pigułce wam to powiedziałam, oczywiście chaotycznie, po to, żeby was zachęcić do przeczytania, bo myślę, że całkiem fajnie to wyszło i bardzo chciałabym, żebyście przeczytali sobie i wspierali Craft, bo jest to cudowny projekt, tworzony przez wspaniałych ludzi i na koniec tego vloga jeszcze wam zdradzę sekret, otóż nie widać tego, ale moje ręce są całe pokryte atramentem, ponieważ kiedy leciałam do Kopenhagi, w mojej kosmetyczce rozlał się długopis i włożyłam sobie tam rękę i nagle moja ręka była cała czarna i potem się okazało, że po prostu jest tam jeden wielki syf, także jak już wylądowaliśmy, to ja w ostatniej chwili po prostu wycierałam to wszystko z siebie i do tej pory niestety nie zeszło, także wybaczcie, nie jest to zbyt estetyczne. Lecę, bo czuję się już mało użyteczna w tym filmie. Dziękuję wam za oglądanie i mam nadzieję, że też vlogmasy z Polski od jutra wam się spodobają. Buziaczki, pa!